Witajcie, kochani. Jest godzina 1:15. Ej, zgasło, masakra, poczekajcie. Ej, nie chcę odpalić, dupa, koniec filmiku. Czy to na pewno działa? Sprawdzam, czy na pewno działa. Ale to jest szanujące. Dobra, wracam, jak? Tak. Ha! I takie rzeczy tylko na żywiecczyźnie. Idziecie sobie, patrzycie na chodniku, słodkości, Kinder Bueno. Idziecie kawałek dalej, patrzycie, a tu truchło przy drodze. Kto to mógł zrobić? Auto, niedźwiedź albo wkurzony góral, nie wiadomo. Witajcie, widzowie, właśnie przedzieram się przez leśną gęstwinę z moim psem. Jedziemy właśnie do Żywca. Mamy pierwszy przystanek w okolicach Antolina, to jest parę kilometrów za Ostrowem Wielkopolskim. Niestety non stop pada, dlatego weszliśmy do lasu, żeby zbytnio nie zmoknąć. Tam jest stacja benzynowa, a ja wyszedłem tutaj właśnie z psem na króciutki spacerek. Idziemy, chodźcie ze mną. Plan na ten wyjazd to spędzić 4 dni, nagrać jakieś ciekawe filmiki, a przede wszystkim nagrać test bezprzewodowego mikrofonu Mozos MX1, który naprawdę, jak zobaczycie w dalszej części filmu, może namieszać. To jest naprawdę ciekawa propozycja. O, tutaj mamy jakieś pola, ale nie oddalamy się zbytnio, bo Leon został w aucie sam. Idziemy. Jesteśmy już właśnie w Żywcu, dotarliśmy około godziny 18, teraz mamy godzinę 1:15 i widzimy się jutro, dlatego zostańcie na tym filmiku, bo to jeszcze nie koniec. Mam dla was kilka niespodzianek i trzymajcie się, hej! Ale czymże byłby test mikrofonu bezprzewodowego, gdyby nie test odległości? Na razie mamy możliwości ograniczone, bo na zewnątrz pada. Ale postaram się oddalić na koniec tej stodoły. To, co zauważyłem na niektórych testach mikrofonów bezprzewodowych, to to, że nawet przy tych bardziej renomowanych producentach, znanych, czasami, gdy odwrócimy się plecami do nadajnika, pojawiają się zakłócenia. Sprawdzimy to też. Zobaczcie, jestem tutaj na jakieś 2 metry od telefonu i będę się pomału oddalał i odwracam się. Będę cały czas do was mówił i zobaczymy, czy na nagraniu pojawią się przerwania. Czy będzie cały czas słychać to, co mówię, czy będą jakieś zakłócenia. Na pewno to usłyszycie. Próbujemy. Odwracam się od was i cały czas mówię do mikrofonu. Tutaj mamy tor dla komandosów. Przechodzę pod spodem. Jestem już coraz dalej. Będę oddalał się w kierunku drabiny, w kierunku zejścia. Jak mnie słychać, jak mnie słychać, jak mnie słychać. No i znajduję się na końcu pomieszczenia. Tak jak powiedziałem wcześniej, może być to około 30 metrów kwadratowych. Jestem na samym końcu. Jestem ciekaw, jak mnie słychać i czy przerywało, jak się od was oddalałem. Obrócę się jeszcze raz. Mówię do was cały czas. I jestem ciekaw, czy będzie mnie cały czas dobrze słychać. Okej, wracam. No i na sam koniec testu w stodole próba vlogowania z ręki z tym mikrofonem.
Telefon mam przełączony na szeroki kąt, dlatego może być trochę ciemniej. No ale cały czas mam podpięty nasz mikrofon. Zabieram ze sobą tutaj całe opakowanie. I będę przemieszczał się z powrotem do domu. Dlatego idziemy. Ok, udało nam się przejść. I teraz jak spadnę, to wyświetlenia polecam. Milion wyświetleń. Bo człowiek się połamał. Jak widzicie, na zewnątrz cały czas pada, dlatego uciekamy do domu. Uciekamy do domu. Dobrze, moi kochani, mam nadzieję, że test w stodole wam się podobał. Przepraszam was, że jest tak głośno, ale idziemy właśnie poboczem przy ruchliwej drodze. Wracamy ze sklepu. Zostańcie dalej na filmie. Jeżeli pogoda pozwoli, to następnym razem będziemy się widzieć przy rzece. A tam nastąpi prawdziwy test i sprawdzian tego mikrofonu. Tam zostaną obnażone jego słabości, bo jeżeli mikrofon kosztuje... Jeżeli żona mnie tutaj ucisza, ale po prostu no muszę do was głośno mówić, żebyście dobrze słyszeli. I wracam do tematu. Tam przy rzece zostaną naprawdę obnażone wszystkie wady tego mikrofonu. Test w stodole był takim bezpiecznym testem. Nie mieliśmy tam wiele dźwięków, które by przeszkadzały. Dlatego mam nadzieję, że już niedługo deszcz przestanie padać, a my spotkamy się nad wspomnianą wcześniej rzeką. Dzień następny, pogoda pozwoliła, dlatego kontynuujemy test mikrofonu Mozos, test odległościowy. 10 metrów. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Odległość 20 metrów. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Odległość 30 metrów, jak mnie słychać? Jedziemy dalej. 31, 32, 33, 34, 35, 36. Odległość 40 metrów, jak mnie słychać? I teraz jesteśmy na granicy deklarowanej przez producenta i tutaj wyjaśni się wszystko. Przekraczamy ją. Zobaczymy, jak będzie mnie słychać. 50 metrów deklarowana przez producenta. 50 metrów, jak mnie słychać? Macham do was, 50 metrów i próbujemy dalej. I teraz mamy już odległość 60 metrów, czyli ponad 20 metrów, ponad to, co deklaruje producent w specyfikacji technicznej. 60 metrów, jak mnie słychać? Jak mnie słychać? No i teraz wielki powrót. Zobaczymy, z jakiej odległości ten dźwięk mniej więcej się poprawi. Wy już to na pewno widzicie. Widzicie, jak się zbliżam i zobaczymy, jak to wszystko wyszło. Niezależnie od wyniku tego testu ekstremalnego, naprawdę powiem wam, że to jest super sprawa. Warto zainwestować te 150 zł w wersję z pojedynczym mikrofonem. Nie jest to duży wydatek, a na pewno się przyda. Nawet jeżeli mielibyście korzystać z tego niezwykle rzadko, to jest to naprawdę super inwestycja. Pogoda nie rozpieszcza, dlatego przyjechaliśmy do jednego ze sławniejszych miejsc w Żywcu, a mianowicie pizzerii Sopressa. Zakupy zrobione. Teraz szybko jedziemy do domu. Zobaczcie, jakie jest niebo zachmurzone. A ja jeszcze muszę udać się nad rzekę, bo obiecałem wam test mikrofonu właśnie nad tą rzeką. Ale jest tak przeraźliwie zimno, że boję się, że się po tym wszystkim rozkaguje. Ale nieważne, idziemy do auta. Co jest grane? Ej, kim pan jest?
Idziemy właśnie z Leonem. Udało mi się namówić go na mój test nad rzeką. Dzięki, Leon, że jesteś ze mną. Jestem oszukany. Mówi, że został oszukany, ale tak naprawdę jest dobrym chłopcem, chciał mi pomóc. Zobaczcie, idziemy właśnie wzdłuż ruchliwej drogi, jadą auta. Jestem bardzo ciekaw, jak ten mikrofon będzie to wszystko zbierał, jak to będzie oddawał. Co jest ciekawe, że miejscowej ludności, którzy chodzą pieszo, nie ma w ogóle. To może nawet dobrze, nie? Nikt nas tutaj nie zabije. Widzimy się za chwilę nad rzeką. To, po co tutaj się zbliżamy, jest rzeczny szum. Dlatego będę mógł w spokoju sumienia udostępnić ten filmik i wtedy będziecie mieli pełen zakres działalności tego mikrofonu. Jesteśmy, moi kochani, nad rzeką. Dokładna jej nazwa to Koszarawa. Żeby test był w pełni miarodajny, to przeskoczę tutaj właśnie na tą kamienną wysepkę specjalnie dla Was i będziecie mieli wtedy czarno na białym, jak ten mikrofon radzi sobie wśród rzecznego szumu. Skaczemy! Okej. Okay. Przykucnę tutaj, przyłożę mikrofon bliżej wody. Jak mnie słychać, jak mnie słychać, jak mnie słychać? Mamy dzisiaj dosyć dziwną pogodę. Świeciło słońce, padał przed chwilą delikatnie śnieg. Ale cały czas jest przeraźliwie zimno. Nie tego się spodziewaliśmy. Po raz kolejny zostałem przez powiat żywiecki oszukany. Wziąłem specjalnie 2 dni urlopu, żeby nakręcić dla Was fajny film. Miałem nadzieję, że będzie słońce. I co? I wyszło jak zawsze, czyli wyszło słabo. Ale nie przejmujemy się tym. Najważniejsze, że zrealizowałem wszystkie cele, jeżeli chodzi o test tego mikrofonu, które chciałem. Będziecie mieli fajnie to pokazane. Bez żadnego koloryzowania, sponsorowania, bo za ten mikrofon zapłaciliśmy z własnej kieszeni, dlatego możemy o nim mówić, co chcemy. I to już, moi kochani, koniec tego filmu. Na podsumowanie specjalnie wybrałem to miejsce, które przez niektórych określane jest jako straszne. Naprawdę, jak tutaj jest jesień, to robi to wrażenie. Mamy tutaj taki tunel z drzew. Ale my tutaj nie o przyrodzie. Najważniejszy jest ten mały skurczybyk, który znajduje się w mojej dłoni i ta druga część tego skurczybyka, która znajduje się na telefonie. Ma on też wady. Dotychczas na filmie wspominałem o jego zaletach, które są naprawdę bardzo solidne, zważając na jego niską cenę. Posiada też wady. Jak zauważyliście, trzymam go cały czas w dłoni, ponieważ jest mega zimno, a mam na sobie śliską kurtkę i ten klips, który jest tutaj zamontowany, po prostu bardzo często, jak go tutaj zapiąłem, odskakiwał. Nie chcę się tutaj rozpinać pod szyją, żeby się nie przeziębić i wpinać go tutaj. Dlatego musicie to brać pod uwagę. Chociaż widzimy, że inni producenci mają podobne zapięcie, dlatego może jest to kwestia jakiegoś przyzwyczajenia albo jakiegoś knyfu, o którym jeszcze nie wiem. Ale miejcie to też na uwadze. Druga sprawa, którą zauważyłem, minus jest taki, że przy tym mikrofonie macie tutaj 3 przyciski. Pierwszy jest do regulacji głośności, drugi do łączenia Bluetooth, czyli do wysyłania do telefonu tak zwanego backupu, czyli drugiego nagrania, które cały czas leci tą drogą radiową do telefonu i możecie włączyć tak zwany backup, który będzie wysłany przez Bluetooth. I ostatni tutaj przycisk włącza echo. Nie udało mi się to teraz rozgryźć, żeby to, jak to działa. Spróbuję teraz wcisnąć to, albo wcisnę to na koniec, żeby nie zepsuć tego nagrania. Dlatego, nie przedłużając, mikrofon Mozos MX w wersji single i dual. Jeżeli to, co usłyszeliście, Wam się spodobało, kupujcie go. 150 czy 250 zł, naprawdę przyzwoita cena do tego, co dostajecie. Jeżeli po prostu macie więcej pieniędzy i nie zrobi Wam to różnicy, śmiało kupujcie droższy sprzęt, ale my zostajemy z nim, będziemy starali się go okiełznać jeszcze bardziej. Tutaj wrzucimy Wam czysty dźwięk, bez żadnych kombinacji. I będziecie mogli go ocenić sobie tak naprawdę w 100% uczciwie. Dlatego pozdrawiam wszystkich widzów. Nie będę Was prosił ani o lajki, ani o subskrypcje, bo na tym kanale nie o to chodzi. Dziękuję Wam jeszcze raz i pozdrawiam. Trzymajcie się do następnego filmu. Cześć! I poproszę jeszcze raz mojego kamerzystę. Nakręciliśmy to, co myśmy nakręcić i teraz będzie część, która będzie puszczona później, czyli możemy coś spierniczyć, nic się nie stanie. A więc wciskam słynny przycisk echo. Coś mi tu się zapaliło. I jeszcze raz, może jest to echo, może nie. Wy już to wiecie, ja tego jeszcze nie wiem.
Jeżeli to echo działa, to polecam ten mikrofon księdzu najpierw Grzymki, nie będzie musiał mieć tego śmiesznego głośnika. Wiem, że to było głupie, ale coś musiałem powiedzieć. Dobra, a teraz wyłączę to. Dobrze, koniec już tego pierdzielenia o sprzęcie. Teraz przechodzimy do zupełnie luźnej części vlogowej. Jesteśmy nad tą rzeką i zaczął padać śnieg. Zobaczcie, jak sypią płatki, niebo spowiły stalowe ciemne chmury. Uciekamy, Leon. Dzięki w ogóle, że ze mną tutaj przyszedłeś, że tobie się chciało. No, nie przybiję ci piątki, bo cały czas niosę ten mikrofon. Wiecie, co mnie tak naprawdę wkurza? Jak są właśnie mosty, które przebiegają z głównymi drogami przez takie rzeki, że ludzie są takimi procholami i świniami, że wyrzucają siatki ze śmieciami ze swoich aut. No ludzie, bez przesady. Nadszedł ostatni dzień naszego wolnego, wracamy do Poznania. Mamy tutaj malutki przystanek i wejdziemy na chwilę w leśną gęstwinę, obyśmy nie natknęli się na jakiegoś dzika. Ale lasy po drodze tutaj są tak piękne, że aż żal się czasami nie zatrzymać. Ogólnie leśnictwo Lubliniec to jest jedno tutaj z największych obszarów leśnych. Zobaczcie, jak to wygląda. Przejdziemy jeszcze kawałek tutaj. Momentami naprawdę wygląda to jak jakaś puszcza. I nie jest źle, bo objawy przeziębienia ustępują. Dlatego jest fajnie. Patrzcie to. Dawaj, Iska, dawaj, dawaj, dawaj. Wracamy Iska do auta, bo jest mega chłodna.